Tak, siedzę cicho. Cześć, witajcie. Ja jestem Ryczka. Witajcie w kolejnym odcinku z gry Rimworldy. Z naszego ukochanego Rimworlda. Powiem na samym początku, co w międzyczasie zrobiłem. Kazałem im pozbierać trochę tego drewna. Tylko całe zostało zużyte na meble. Tak, widzicie pokoje. Kazałem im tutaj trochę posprzątać. Były dwa ataki w międzyczasie. Tak. Dlatego trochę nasze gorobowate pomieszczenia się uzupełniły. Nawet trzy trupy tam chyba są. Chyba trzy, nie jestem pewien. Tak. Co jeszcze oprócz tego? Oswoiła nam się, sama się oswoiła. Małpka. Jakąś chwilę temu, gdy dopiero odpaliłem grę. Zbudowałem dwa generatory. Mamy dwóch nowych więźniów, ale nie jestem pewien, czy nowych. Zdaje mi się, że nowych. Mają akurat nie teraz mieli uciekać, ale mają śpiączkę afrykańską, więc jest dla nas dobrze. Dwóch ma to samo. Zrobiłem pokoje do naszych kolonistów. Lumi i Cytryna są razem, plus zaplanowałem pokój z badaniami i zacząłem kopać stal. Oprócz tego nasz przyjaciel Sos jest takim do dupy lekarzem, że Cytrynie 4 razy zepsuł oko. Za każdym razem wczytywałam na nowo grę. Za czwartym razem dopiero tego oka nie spierdzielił i Cytryna ma fajne, dobre, bioniczne oko. I co, kazałem im tutaj zrobić to wszystko. Tutaj są metalowe płytki, dlatego musieli pozbierać trochę metalu stąd. I co, skończyłem, teraz tylko wynoszę kamienie. W międzyczasie jeszcze kazałem im tutaj zrobić. O, nawet tutaj już jest. Badanie, laboratorium, żeby mieli jak to badać ładnie, co nie? Tutaj jest nawet stała temperatura, plus minął cały rok, bo mamy wiosnę, minęła cała zima, bo grałem jakąś godzinę. I tak patrzę, że tutaj jest stała temperatura, taka stała, że... No po prostu powiem, tak szczerze ładnie powiem, że... Tutaj jest stała temperatura, nie spada poniżej zera, w sensie przez całą zimę ja miałem, że temperatura spadła może maksymalnie do minus 2 i to tak na jakieś 30 sekund, więc w czasie tej co się stało jeszcze? Zwierzęta mają opcję noszenia transportu, wszystkie. No, Lumi trochę zachorowała psychicznie i spierdzieliła nam prawie cały pobudzacz. Tu zostały nam tylko dwa oka bioniczne. Trzy. A, i z tego typa Mariot mieliśmy broń dla Krysi. Plus rozwiązałem problem z tymi brudnymi wszystkimi rzeczami. Dobra, Kitty. Sos. Sos stajesz tutaj, Kitty. Te drzwi masz zostawiać otwarte. Dobra, cięcie, bo mnie wołają jak zwykle. Jeszcze w międzyczasie tak w ogóle kazałem im tutaj. Nie pamiętam, czy ja to kazałem na odcinku. Sos teraz pracuje, wyrabia cegły. Tutaj są jeszcze grzejniczki i ładnie tutaj to zbudowali. No, mają teraz lepsze morale, chociaż ci mają do dupy. Dlatego teraz nam uciekają, ale to spokojnie. Kitty. Możesz, kurde! Dajcie mi 30 sekund spokoju, no. Dobra, jesteśmy z powrotem. Kitty, ty teraz masz tutaj iść za to drzewo. My go raczej zastrzelimy, bo to jest raczej postać, jak widzicie, nam słabo potrzebna. Go bym raczej tego Mariota bym przyjął z chęcią, bo to on byłby dobrym i gościem od nauki. Cały czas by mógł się uczyć. Jest nawet lepszy niż nasz Sos. W sensie promieniowo, promienie, kto jest ten od nauki. Byłby drugim medycznym typem, co nie? I by też był od walki wręcz, jakby coś trzeba było napierdziałać, typu jak taki typ ucieknie. Więc ten jest taki jakoś mało ważny, on i tak się chodzi w tempie. No, już chodzi gorzej. Dobra, co on ma? Blizny, czekaj, świeże rzeczy. Klatkę piersiowa, rana.
postrzałowa rewolwer, tłów, dwie rany postrzałowe, wydajność 40%. Lewe oko przestrzelone świeże przez Kitty. No, on już chodzić nie będzie. No. My go raczej wypuścimy za chwilę, wiecie. Ja już w ogóle, to był trzeci więzień, ale ja go wypuściłem, bo mnie denerwowało, bo co 15 sekund próbował uciekać. A i tak miał do dupy rzeczy, tylko na tym mi zależy. No, plus ci są parą, ale to już chyba mówiłem. Lumie i cytrynka. Byle śmiech, to gdzie już nie rozbada, gdy on się cieszy, ucieknę, ucieknę. A tutaj, ups, hello darkness, my friend. Dobra, niech on go uleczy znowu. A, bo to ja sobie zaznaczyłem, że opieka medyczna bez lekarza. Dobra, ulecz go i będzie git. Nie stukaj mnie. Rosjan, Hani, szczurze, gruba się glow. Sorry, gruba. Chomiku. No bo muszę zakończyć na chwilę nagranie cięcie, bo jakiś gruba małpa mnie tu bije. Przyszłam, żeby powiedzieć mieć słowo trzyliterowe. TWP. Fajne jest to, że te psy nam tutaj, ten pies i konie nam to wszystko noszą. O! Kozy do nas dołączyły. Koza. Samica. I dwa kozły. Zabiłbym jednego kozła, bo to będzie trochę jedzenia. Dwa mi wystarczą. I tak będę miał więcej ich, bo mam samce i samickę. Co nie? No co ty go karmisz, jak i tak masz go wywalić. W ogóle jak on dostał tym razem? To mnie akurat nie zastanawia. No to on dostał tak. Maszynia utratek krwi został na śpiączkę afrykańską został odporny, dostał trzy rany postrzałowe w tłów. Pierwsza rana postrzałowa, druga, trzecia. Dostał w klatkę piersiową z rewolweru, dostał w lewe płuce z rewolweru, bo w końcu dostał w tą klatkę, to ma ranę postrzałową płuca. Prawa nogi to ma blizna od ugryzienia, obolałe i ma lewą nogę, stare starą ranę postrzałową od rewolweru, też oczywiście naszego sosa. I ma ranę postrzałową sztucer od Kitty. On za szybko nie będzie chodził, on i tak już się do głowy niczego nie nadaje. Ten od nas dostał niczym. W sensie wiecie, on po prostu dostał trochę nożem od Krysi wtedy chyba. Nie pamiętam dokładnie, to było jakieś 8 godzin temu. Leków mamy tylko mało, trochę mało. O, oprawia kozioł. W ogóle jak tu wyglądają nasze obszary? Dobrze wyglądają na to zwierzęta. Mało pani zasuwa, gdzie w sumie chce, mamy głęboko.
Nie wiem, jakoś bardziej wolę koziołka. Matołka mieć. O! No wiecie, oni się poznali, bo sobie pięknie gotują. Dobra, gdzie to jest? Miejsce ślubów, miejsce imprez, miejsce załadunku karawany. I teraz zobaczmy, jak będą mieli plusy. Oczyszczenie 40%, umiarkowane oczyszczenie 12%, narzeczony, opinia o cytrynie plus 10%, dostałam trochę miłości. No, 1 plus 8%, wszechstronne więcej plus 5%, imponująca jedzenie plus 5%, imponująca przysypiania plus 4% i dość imponujący pokój relaksacyjny. Bo tutaj jest, zobaczcie, jest niby duże piękno, ale gdy zobaczymy sobie ten pokój, jest... Jest bogaty, przestronny, bardzo imponujący. Szpitale są ciasne, naturalne i ubogo wszędzie, no ale, ale ich pokoje to jest imponujące, przeciętne, przeciętne, ładne, czysto. No tutaj jest w jednym trochę nieczysto pokoju sosa, bo są kamyki. I tak samo w tym. No trudno. Niedługo będzie tutaj ślub, to wtedy wszystkim będę kazał przyjść na ten ślub i tutaj ba nawet zamknę, żeby mi nie wyszli. I wtedy mają plus 40 wszyscy. Przydałoby się przy okazji... Hej, powiem tak szczerze, tutaj wiecie, Sosik już sobie ładnie pracuje, boty to, a właśnie, boty wyłączyłem podczas ataku tego typa JP, boty niech się odpalą. Co ono się popsuło? O nie, sos. To mnie rozwala. Tak mnie szczerze rozwała. Uwiąż go znowu. Dobra, za kolejnym razem już go na serio wypuścimy. Ale to już serio, serio go wypuścimy. Przy okazji zróbmy trochę więcej miejsc. Niech mają gdzie te zwierzęta spać, bo tutaj na przykład koń śpi tak na ziemi. W ogóle ma lekką astmę. Bo trochę na niego posiłków marnujemy, bądź co bądź. Jak posiłków nie brakuje, mamy 40, tutaj mamy 900 kukurydzy. Może trochę bym kazał im jednak popolować, ale nie ma na co. Chociaż nie. To małpy zabijmy, bo ja tej małpy nie chcę. Właśnie, jakiej jakości on te krzesło zrobi? Tutaj mamy normalne. Słabe. Właśnie, wiecie co trzeba zrobić?
Powiększyć obszar tej strefy. Chociaż nie, dobra, tyle wystarczy nam leków. No i tak ich za dużo mi schodzi. Właśnie ile ty masz do ucieczki? Idźcie mnie z nim pohandlować, tam proszę, z tym karabraną. Bioniczne oczy są drogie nawet, bo mógłbym je sprzedać za 1500. O Boże, mogę się tego chama pozbyć w końcu. I widzicie, się nawet jeszcze zarobiłem. Warto było go tak zabić 3 razy. Nawet go też mógłbym się w końcu pozbyć. Nie wiem, to są oczywiście takie postacie byle jakie. Ja ich tu sprzedam, to będę miał 900 doków. Kupimy od nich cały pemikan i będę 500 na plusie. Tak w ogóle jest. Dobra. O, Krysia. Kitty, może weź. Ten JP, dziwię się, że u nich chodzi jeszcze jakkolwiek. Ten też. Ale. Kto bogatemu zabroni sprzedawać ludzi? Nikt. Cytryna dalej robi badanie, to mi się podoba. Zaraz będziemy mieli podstawy mikroelektroniki, wtedy będziemy mogli robotic, wtedy robotic component i tak dalej. Ale na początku ja bym jeszcze tutaj miał w planach teraz wykopać pomieszczenie akumulatorowe. Nawet nie wykopać, a zbudować takie pomieszczenie, gdzie by było z 20 akumulatorów, żeby było zasilanie skądś. I ile mamy? 500 cegieł to jest. Ile się kosztuje? 500 cegieł to jest 550. To jest chyba jakoś 60 ścian. Da radę. Ściały z marmuru. Ściany, ściały. Chciały z marmuru, tak powiedziałem, Boże. Wiecie co, ja bym tutaj chciał sobie coś położyć, a denerwuje mnie to. Niech mi to zamienią tą ziemię, bo mnie coś denerwuje. I te pomieszczenie, w ogóle tutaj jest płytka z piaskowca. Krysia, idź sobie spać. W ogóle to jest dobre, Cytryna siedzi tutaj, bo to jest jedyny wspaniały stół w całej kolonii. Wiecie. Jak to boty zbudują, my się widzimy, gdy już to ładnie zbudują. Dobra, bo ty już to zbudowały w ogóle. Co oni tu budują? Glebę. Jest tutaj też trochę drewna, patrzę. Miód.
W ogóle ta karawana teraz już odchodzi. Albo już odeszła gdzieś poza mapę. Nie wiem, chyba już odeszła. Tak. Patrzcie, ile tutaj jest nosorożców. Jeden nosorożec ma w sobie 27 razy tu jest jeden nosorożec. Zobaczcie, tutaj tych nosorożców mamy 8. 18 razy 27. Tu jest tyle racji. Tu jest tyle żarcia. Wiecie? To jest aż powiem 216 racji żywnościowych. 216 dani dla naszych ludzi. Wiecie co? Ja mam pomysł. Nadpiszmy grę. Chomik, tak się nazywa nasz zapis. Nie pytajcie. Weźmy sobie. Zabijemy. Spróbujemy je zabić. W sensie minimum dwa. O, idealnie. Powinienem zrobić jeszcze obszar 3 o nazwie bloki mieszkalne. Zarządzaj strefami, obszar 3. Teraz zrobimy szybko strefę o nazwie. Chociaż nie, ja czekajcie, tego nie muszę robić. Czytam zapis chomik. Znowu ich zaatakuje. Raczej się nie pojawi to od razu. I tyle. Szybciej, szybciej. Trochę tak się wczytuję, że mam parę modów. No. Gorzej by było, gdybym miał całą listę. A tak tutaj jest tych modów. 8 modów, tak łamane na krzyż. O kurde, jakiś katalog z grą przyniosłem. W otwartym folderze przez przypadek. Dobra, niech mi tu szybko przyjdą. I tak będzie ten atak, i tak będzie ten atak. Kurde. Dobra, oni będą szli stąd, więc Lumi tu. Zestaw otwarty. Kitty tu. Sos tutaj. Tris. Tutaj. Cytryna tu. I obok Krysia. Oni nie atakują od razu chyba. Od razu. Nie, chwilę czekają. Dobra, może boty damy na... W ogóle jak on dostał? Ja postrzegam sztucer czaszka. O! Tułów, klatka piersiowa i prawa noga. Chyba zobaczmy jego zdrowie. Tułów, sztucer, prawa nerka. Postrzałowa sztucer. Rana postrzałowa sztucer.
A gdzie w ogóle ten czwarty? Matkiet. On nie jest jakoś potrzebny. Zawsze będzie można go na części pociąć. I git. O, jojo, niech wezmę do magazynu, go wezmę do magazynu, go schowają, spalą, spalą. No to tego nawet niech nie tykają. Jojo, niech schowają mi tu, w magazynie. No, oni już ich tutaj chyba grzebią. Tak, Rysia. Taka pantera jest trochę agresywna dla mnie. Bałbym się takiej pantery w życiu w ogóle. No to dobra, jak oni tak lubią przy nich chodzić, kozy na obszar jeden, tak samo jak źrebią. Reszta ma nieograniczony. Idziemy do tego. Dobra, teraz już wiecie chyba po co ja tutaj robiłem takie pokoje. Tutaj będą dwa takie duże stanowiska badawcze. Takie wiecie, mocne, dobre. Jajo blokuje nasze jojo. Pobudzacze, tutaj mamy 6 pobudzaczy, małpkę. No i była gdzieś tutaj chyba chwilę temu kapibara, ale widać już ją przerobili. No. I tutaj został tylko jeden do pochowania. Co sobie akurat nie wycina. A, i macie mi te drzwi zostawić zamknięte. Niech mi to szybko zbudują, bo zobaczcie, on już się tutaj uczy, a to idzie jeszcze szybciej niż normalnie i tutaj we dwójkę będą zapierdzielać prędkością. Dobra, przy okazji, to jak już tutaj jest zrobione, co nie, to bym poprosił, żebyście mi tutaj zrobili strukturę. Zaplanujmy pomieszczenie, więc widzimy się, gdy ja zaplanuję. Dobra, mamy już plan, to musimy to zacząć budować zytąd. Co nie? Z tego miejsca. I to musi być o jedno dłuższe, czyli dotąd. Na takiej długości to musi być zbudowane. Tutaj będą ściany. Co nie? Tutaj na razie będzie wejście, bo to przez takie bagienko. Bo tu w końcu jest bagno. I dajmy tutaj. Niech tutaj będą stalowe drzwi. Rzędy baterii będą tu. Tutaj będą dwa wejścia. Okej, okay, a ten punkt bym poprosił, żebyście mi glebę zmienili, bo tutaj jest nieodpowiednia gleba w tych dwóch miejscach. A dla zwierząt zrobimy tędy przejście, więc też bym chciał, żebyście... Żeby zwierzęta miały którędy przechodzić, a nie przez budynek, więc będą tędy. Czy ty możesz iść spać?
Plus jest tego taki, że tutaj już mam prawie wszystko wyniesione i się w ogóle groby kończą. Groby to nie plus, ale minus. Ignoruję te wszystkie zlecenia. Tutaj zostało nam 12 kamyków. Jakie krzesełko zrobili? Normalne, fajnie. Tutaj zaraz zrobią. Mamy 4 akumulatory. Niech mi to ładnie szybko budują. Ile to będzie, jak będę chciał tutaj podłogi beton? Dobra, to weźmy po prostu zwykły beton. Dobra, to trzeba beton tutaj będzie trzeba dać, to trzeba wykopać, to trzeba wykopać. I przy okazji trzeba dać terraforming mod gleba. O. Ten przełącznik mi tu rozbiorą. Baza, baza. Dobra. Nie! Nigit. Niczy niech ten idiota pantera wbiegnie w pułapkę. Blisko jest cały czas. Niech sobie odpoczywa. Dobra, tak o dwa. I teraz będzie trzeba jeszcze tutaj kazać dać im tutaj normalną glebę. Też. I tutaj dać już beton. I tutaj dać beton. A tutaj ten... Tu nie istnieje beton. Coś chyba zbugowało, bo tutaj nie ma betonu. Teraz trzeba zrobić podłoga. Taką linię, żeby wiecie, schować prąd tutaj ładnie w ścianie. Ok. A tutaj damy przełącznik. I git. Jak ta puma? No. Możecie już wychodzić. Zdechło. Dobra. Niech jeszcze wynieście mi ten kamień, prosiłbym. Co nie? I prosiłbym, żebyście mi stworzyli tutaj ten jeden kabelek. A to zaznaczyli do wyłączenia.
Tutaj już płynie prąd. Teraz. Stwórz kopię i tutaj stanie pomieszczenie pełne baterii. Chyba trochę źle obliczyłem. W sensie te drzwi powinny być trochę w innym miejscu. Trudno. Na razie stworzą mi tyle tych baterii. Tyle wystarczy. Gdzie jest Gringo? Nasz pies. Czy mi będzie polować na Krysię? Lekko się o to boję, dlatego na razie zwierzęta zostawiam na terenie. A, i przy okazji tutaj musi być jedna rzecz o nazwie meble, lampy, nie żeby coś, ale ja bym chciał tutaj mieć jakiekolwiek światło. Kliniery poproszę. I jest ładnie. Tutaj będą jeszcze te miejsca, gdzie będą robić ładnie wszystko i tutaj będą i tutaj będzie rząd jeszcze generatorów, a te generatory będą naszym źródłem zasilania awaryjnego. Czyli tutaj będzie łącznie 7 generatorów, które wyprodukują mi tutaj 6000, 7000 watów, które bez problemu to mi zasilą. I to będzie nasze zasilanie awaryjne. Ale do tego przyda się nam pierwszy metal, czyli trzeba kopać. Plus trzeba wykopać tutaj te komponenty. A i jeszcze przy okazji chciałbym, żeby zwierzęta, one powinny siedzieć na strefie 1. Tu usunąłbym ze strefy 1 to i dodał do strefy 1 tutaj jeden punkcik, żeby mogły przechodzić. I git. Tu teraz jeszcze zwierzęta. Na razie niech siedzą na strefie 1, dopóki te pumy tutaj są. Ech. Będziemy pomału kończyć ten odcinek. Patrzę, że tej stali już będziemy mieli trochę. A. Okej. Chcę na
zeżreć zasrane 5 zająców. Nie no. Fajnie. Nie, żeby coś. Czyli nasze roboty też by chciały zeżrzeć te zające, a to z jednego prostego powodu. Bo tutaj te roboty to tak są naprawdę przerobione wyglądy ludzi. To są jakby przerobiony taki człowiek, tylko że inaczej działa, no. Jest zaliczony za człowieka. Nawet jak wejdziecie w jego zdrowie, to na przykład zamiast świadomości mamy przetwarzanie danych. To są takie rzeczy, jak będzie atak, to zaczniemy też mieć tych atakować boty. Dokonam jeszcze tutaj troszeczkę. W ogóle już 2 króliki zdechły, tak jak ostatnio, 5 świnek morskich. W ogóle to teraz moja malutka siostrzyczka mogła zjeść zwierzak mnie szarpy, bo świnki morskie zabiłem w grze. Ale powiem ci szczerze, dobre były. No, muszę się pobić z małym malutkim szasterem. Więc dobra. Tutaj będą budować te generatory. Te generatory jeszcze są, będą podłączone do strefy? Do sieci? Tak, będą. Mam problem, mój malutki głupi zwierz o imieniu siostra ma problemy psychiczne. Nie, żeby coś. Teraz na ciebie zajdzie cała armia uzbrojonych świnek morskich. Nie wiem, ostatnio tutaj zabiły te pułapki fajne świnki. Czekaj, może tutaj któreś to jest krew świni morskiej. Dobrze. Dobra. O, miałam właśnie to zrobić, dzięki. Możesz sobie iść? Dobra, w ogóle baterie są. Oj. Co jest sobie? O, dobra, jest. Możesz proszę iść? Mam to głęboko. Idź stąd. Chciałam też, żeby mi tutaj w międzyczasie jeszcze zrobili. Wiecie, to nie było pomieszczenie zbudowane przez nas, ale ściany już ładne zrobiłem, wygładzone są, piękne. Więc w sumie jak tutaj też światło jest. Myślę, żebyśmy mogli tutaj zrobić. O kurde, do tych robotów będzie potrzebna super stal. No trudno. Będzie trzeba się tym zająć. Przypomnijmy w ogóle, co mamy tutaj nowego. Bo mamy już kontrolę łączności, tak? Dajmy tutaj stanowisko kontroli. I damy też tutaj. Damy też tutaj w naszych magazynach czujniki. Te czujniki później można przenosić, więc. I doprowadzimy tutaj też zasilanie kabelkiem. W sumie te drzwi i tak są zamknięte, więc zwierzaki nie wyjdą, więc mogą robić co im się tam żywnie podoba. Co się jej stało? O Boże. Boże. Sosik. Wiesz co? Cytryno. A weź uratuj swoją żonę przyszłą, bo śnik już jest gdzieś w planach. Na początku odcinka było o tym wiadomo.
Co on też tak wolno chodzi? Też z siostrą. Ledwo chodzi, no super. Nakarmię ją pewnie od razu. Powiem tak, tutaj będą niedługo komplementy. Niech ją nakarmi i sobie zakończymy odcinek. No trudno, nie weźmiemy 19 racji żywnościowych, bo tutaj mamy aż jednego krwiożerczego królika. Przecież nie wiem, więcej chyba ich jest. Fauna? Nie, jeden tylko królik. No, kolejny koniec w ciąży. A przy okazji ty. A nie, dobra, ty so, ty widzę, że jesteś trochę. Weź idź, weź pobudzacz. Pobudzacz daje trochę fajnych rzeczy. Już zależnie od tego mieć nie będziesz. A tu jest rozkazik. A ty teraz co teraz powinieneś mieć? Pobudzacz daje ci. Jesteś trochę szybszy. Masz większą manipulację. Itp. itd. Więc. Chodzisz aż o 10% szybciej dzięki naszemu pobudzaczowi. Po prostu jesteś trochę bardziej świadomy. Dobra. Co? To by było na tyle w tym odcinku. Ja byłem Riczko. Na razie, no i cześć. Pa, pa. Widzimy się w kolejnym odcinku z gry Rimworld. Pa, pa.